Przede wszystkim się przedstawiam sprawę, którą rozwiązał Jasnowic Jackowski, a dotyczy ona księgowej, która zagubiła dokumenty służbowe, pity, jakieś rozliczenia. No można powiedzieć, nieprawdopodobna sytuacja i też, gdzie ta księgowa miała głowę praktycznie. Całą tą sprawę na szczęście rozwiązał Jasnowic Jackowski. No, przyznacie sami, że sprawa jest dosyć kuriozalna, bo nikt z nas na przykład nie chciałby mieć takiej księgowej, która rozlicza go, tak i się okazuje, że zgubiłaby na przykład pity, czy, czy na przykład jakieś rozliczenia finansowe jakiejś firmy czy spółki, tak? Czy osoby prywatnej. No właśnie, dzisiaj przedstawiam historię przepowiedni Jasnowic Jackowskiego, dotyczącą księgowej, nie odnalezienie księgowej, a raczej dokumentów tej księgowej to też dosyć ciekawa sprawa. Tym bardziej, że raczej księgowa powinna się cechować takim porządkiem, ułożeniem. Powinno wszystko być ładnie w segregatora, po prostu na półce i tak dalej w teczkach. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na krzywdę dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, Dzisiaj sprawa dotycząca księgowej, a, jej, a raczej po prostu zagubionych dokumentów. Te dokumenty praktycznie zagubiła księgowa. No i zwróciła się o pomoc do jasnowidza Jackowskiego, żeby pomógł jej w tej sprawie. No trzeba przyznać, że jest to dosyć niecodzienna sprawa, no bo... Ja pamiętam, przedstawiałem takie sprawy dotyczące na przykład, że ktoś zgubił klucze, obrączkę, tak, klucze do domu. Yy, raz był facet chyba po prostu, który jechał samochodem z Bytomia do Poznania i zgubił dokumenty chyba po prostu tam, prawo jazdy i tak dalej, gdzieś to zostawił, myślał, że to zostawi gdzieś na stacji benzynowej. No dobra, no ale to są takie rzeczy, które każdy z nas rozumie, tak, no kto z nas nie zgubił kiedyś po prostu, no może, nie mówię, że na stałe, tak, może bardzo szybko znaleźliśmy, ale klucze na przykład, czy jakieś dokumenty gdzieś Sialiśmy praktycznie, ale potem znaliśmy, znaliśmy te dokumenty, tak? Natomiast tutaj rzecz nieprawdopodobna: księgowa zwraca się do jasnowidza jackowskiego z prośbą, żeby ten jej pomógł, ponieważ ona gdzieś po prostu e, zgubiła dokumenty służbowe, tam jakieś pity były, rozliczenia jakiejś firmy czy, czy po prostu osób prywatnych, bardzo ważne dokumenty, nie mogła tego nigdzie znaleźć, tak? No, ja muszę powiedzieć, że w ogóle jak słyszałem tą historię, to po prostu byłem w szoku, tak, no bo te, tak, człowiek tam zgubi klucze czy coś, no są różni ludzie. Niektórzy rozszczepani, zamyśleni, tak, ktoś po prostu tam ma jakiś ciężki moment w życiu i tak dalej nie, 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 nie pomyślał o takich rzeczy, tak? Czy zostawił jakieś dokumenty, czy klucze? Natomiast, nawet tą obrączkę, tak była jakaś taka historia, że ktoś zgubił obrączkę, a okazało się, że po prostu znalazł, znalazł się w ogródku przed domem, tak, bo tam po prostu kopał i położył tą obrączkę z boku na ziemi, i tak dalej. No ale księgowa, no księgową, co jak co, ale powinno ją cechować, jakby ułożenie, ład, porządek, tak, no po prostu wszystko powinno być elegancko w koszulkach, w teczce, w segregatorach, i tak dalej i też nie wiem, czy wcześniej się takie osoby kontaktowały z Jasnowidzem księgowe, ale tutaj rzeczywiście była taka sytuacja, no i ta kobieta zwróciła się o pomoc do Jasnowidza Jackowskiego, pewnie też, no wcześniej oglądała filmy, które ja chociażby publikowałem, albo też Jasnowidz Jackowski na swoim kanale, gdzie wskazywał po prostu różne przedmioty, które ludzie zwracali się do Jasnowidza Jackowskiego, no nie tylko jeśli chodzi o zaginięcie osób, tak, żywych, zmarłych, zwierząt, ale też po prostu zaginięcie przedmiotów, no i te rzeczy po prostu wskazywały Wałjasnowicz-Jackowski, no i ee, wiadomo, ta kobieta była zdesperowana, szokowana w ogóle co by to by była, afera i tak dalej, przecież no. No i Jasnowicz-Jackowski dokonał wizji, jeśli chodzi o tą kobietę i skojarzyła mu się chusta, Powiedział, że ta kobieta powinna szukać w pomieszczeniu, gdzie znajduje się chusta. Niedaleko po prostu te dokumenty znajdują się, miejsca gdzie jest chusta, że jest to jakiś jednej z górnych półek. Tam się praktycznie te dokumenty mają znajdować, skoro szycie. Tak, Tam należałoby po prostu je szukać. No i tam wizję Jasnowidz Jackowski sporządził pisemnie i przekazał praktycznie tej kobiecie. Ta kobieta tą wizję otrzymała, no i później ta kobieta tak, odpowiedziała Jasnowidz Jasnowidzowi Jackowskiemu mail mailowo: Tak, że rzeczywiście te dokumenty firmowe zostały odnalezione. Co ciekawe, te dokumenty były w pomieszczeniu socjalnym, takim tam kuchennym, pewnie gdzie można sobie zrobić coś do jedzenia, kawę i tak dalej, czy herbatę. Znajdowały się one rzeczywiście w szafce. Ta szafka, koło tej szafki było krzesło, na tej krześle była chusta, i na tej szafce po prostu te dokumenty znajdowały się na górnej półce, na jednej z górnych półek. No, nie wiemy tak naprawdę dzisiaj po fakcie, czy to była jakaś złośliwość koleżanki po fachu, tak, z pracy, z pracy, złośliwość. Czy rzeczywiście yy, po prostu ta kobieta przełożyła te dokumenty, tak? Być może nie wiem, po prostu ta kobieta nie wyrobiła się z jakąś pracą, przyszła szefowa, chciała uniknąć tutaj jakiejś kontroli szefowej czy, yy, i szybko po prostu poleciała do tego pomieszczenia socjalnego, przełożyła te dokumenty, no i w pośpiechu później zapomniała te dokumenty, tak, no, aczkolwiek ja mówię, no. No jest to dla mnie dziwne, tak? Jest to dla mnie dziwne po prostu. Ja przedstawiając to tak sobie myślę, no oby, oby nigdy nie była taka historia, że się lekarz do Jasnowidza Jackowskiego zwróci o pomoc. No czyli lekarz może się zadać o pomoc, ale nie wiem, lekarz powie kurczę, no operowałem, ale nie wiem, czy po prostu brakuje tutaj nam jednego kompletu nożyczek. Nigdzie po prostu, wszędzie szuka, szukali po prostu no tych nożyczek op podczas operacji, tak, oczywiście tych tych, tych wykorzy wykorzystywanych podczas operacji, a nie, a nie tak, takich zwykłych. No i zwróciłby się do jasnowidza, czy on czasem nie zaszył po prostu to, w który, u któregoś pacjenta. No miejmy nadzieję, że nigdy takiej sytuacji nie będzie, no bo jednak od pewnych zawodów wymaga się tak, żeby po prostu jednak mieli to na uwadze. No wyobraźcie sobie, ktoś ma firmę, no bo nawet Pita macie, tak? Dostajecie po prostu Pita, idziecie do biura rachunkowego, tam składacie wszystkie dokumenty, praktycznie i się okazuje, że te dokumenty po prostu przepadną, tak? Oczywiście dokumenty można otworzyć, no ale no raczej to się tam wiecie, no rozumiem jeszcze jakiś tam czynnik zewnętrzny, gdzieś rura by pękła, zalałoby pomieszczenie, albo coś by się takiego wydarzyło, nie wiem pożar najgorszym razie, tak, chociaż dzisiaj tam są te wszystkie biura i klimatyzowanej, i zabezpieczone, i monitoring, ochrona i to. No ale sam fakt, no jakaś czynnik zewnętrzny, ale tutaj, że ktoś po prostu te dokumenty zgubił, no to naprawdę, no kiepsko to po prostu. Nie wiadomo, czy ta kobieta długo pracowała, być może krótko, może się kompletnie nadaje, nie nadaje do tej pracy, no ale przyznacie sami, że jest to dziwne, tak? Jest to po prostu właśnie e, dziwna sprawa. No ale do, do dokumenty zostały odnalezione, ostatecznie zostały one odnalezione. Natomiast szokujące jest to, że rzeczywiście Jasnowiec Jackowski to wskazał. Przecież Jasnowiec Jackowski tej kobiety nie znał. E, wskazał właśnie właśnie, jeśli chodzi o tą chustę. No bo ktoś powie, no tak, ale Jasnowic Jackowski nie wskazał dokładnie i tak dalej, przecież Jasnowic Jackowski nie pójdzie z tą kobietą za rękę. Jak podał te informacje dotyczące półki u góry w pobliżu chusty i tak dalej, no to ona sobie bardzo szybko skojarzyła, tak? Ma pewnie przegląd biura, wie, gdzie, gdzie są pomieszczenia i tak dalej, gdzie, gdzie to może się znajdować. Pomyślała, gdzie taka chusta może się znajdować, zaczęła szukać po prostu, iść praktycznie tym tropem, tak? No, dla mnie to też to jest szokujące, bo to jest nieprawdopodobne, tak? Jak Jasnowic Jackowski. Tylko jasno jest, nie mówił, gdzie on tak tam no ale e, na pewno na drugim końcu Polski, tak, i dokonuje praktycznie wizji, jeśli chodzi o przedmiot, który się e, znajduje.